Jesteście gotowe na kolejną dawkę newsów? Cześć, witam w nowym odcinku Make Up News i dzisiaj zapraszam na kolejną dawkę wiadomości ze świata makijażowego. Przypominam też o tym, że jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to zachęcam bardzo mocno, żeby kliknąć ten magiczny czerwony przycisk i zostać ze mną na dłużej. Pamiętajcie też, że jeżeli odcinek Wam się podoba, zostawcie łapkę w górę. Tymczasem zapraszam do oglądania. Podkład dla panów? Proszę bardzo, Chanel właśnie ogłosiło swoją nową kolekcję Boy de Chanel, która dedykowana jest właśnie panom. Ma składać się z podkładów, kredek do brwi i balsamów do ust. Kiedyś Tom Ford, dzisiaj Chanel. To jest ciekawe, jak te zmiany postępują również na rynku kosmetycznym. Widać to też dlatego, że coraz częściej duże koncerny kosmetyczne, jak na przykład L'Oreal, angażują chłopców albo panów do swoich kampanii i dlatego też możemy ich coraz częściej oglądać w reklamach czy na billboardach. A mnie ciekawi, jakie jest Wasze zdanie na ten podział właśnie kosmetyków dla panów i kobiet. Podkład dla pań, podkład dla panów. Napiszcie koniecznie w komentarzach. Premiera kolekcji w styczniu 2019. Zobaczymy, jak to się przyjmie. A teraz, moje drogie, przygotujcie paczkę chusteczek, bo historia jest naprawdę wzruszająca. Mąż, który maluje swoją żonę, brzmi jak science fiction, gdyby nie fakt, że pan ma 84 lata i maluje żonę, która niestety traci wzrok. Po 56 latach wspólnego małżeństwa pan musiał nauczyć się sztuki makijażu, chcąc zadowolić swoją ukochaną, która lubiła bardzo się malować, ale niestety teraz było to dla niej niemożliwe. Historią tej pary zainteresował się sam Mario Dedivanovic, czyli wizażysta Kim Kardashian, i wzruszony tą historią zaprosił parę na swoje warsztaty w Londynie. Nie wiem jak wam, ale kiedy obejrzałam ten klip, to na maksa spociły mi się oczy. Piękna historia. Kilka dni temu internet podbiło zdjęcie nowej palety Huda Beauty, czyli New Nudes, i jest to 18 cieni neutralnych, cielistych, dlatego też internet oszalał, bo jak wiemy, wszystkie z takich cieni korzystamy najczęściej. 18 cieni o matowym, metalicznym i brokatowym wykończeniu, ale co najciekawsze, w ich produkcji wykorzystano jakąś nową technologię, która ma dodatkowo zwiększać pigmentację cieni. Fanki zwariowały, ale trzeba jeszcze poczekać do 1 listopada, bo to właśnie na ten dzień wyznaczono premierę tej palety. Na stronie internetowej można zapisać się już na listę oczekujących. Cena tej palety to $65. Przyznam szczerze, że wróżę sukces. Golenie twarzy przez kobiety zyskuje coraz większą popularność w internecie. Dziewczyny coraz częściej mówią o pozytywnym wpływie golenia twarzy na kondycję ich skóry, bo przy usuwaniu włosów znika również martwy naskórek, ale podobno podkład również utrzymuje się lepiej i wygląda lepiej na twarzy, na której nie ma już meszku. Metoda wzbudza dużo kontrowersji. Wiele osób twierdzi, że nie uda się potem uniknąć maszynki, dlatego że golony włos wzmacnia się i odrasta jeszcze mocniejszy, bardziej widoczny. Obrońcy zaś twierdzą, że jego skracanie nie ma wpływu na jego kondycję. Może być to tylko efekt tego, że włos jest ścięty na ostro i kiedy odrasta, jest bardziej widoczny i ostry. Dlatego daje to efekt bardziej widocznego owłosienia. Jestem bardzo ciekawa, jakie jest Wasze zdanie na ten temat, dlatego tutaj za chwilę pojawi się ankieta, w której chciałabym, żebyście zagłosowały, czy jesteście za czy przeciw goleniu twarzy przez kobiety. Jak wiemy, aplikacja makijażu na Instagramie to już prawdziwa sztuka, od konturowania nosa od widelca po robienie swatchy na swojej twarzy, i ostatnio w sieci pojawiło się ciekawe nagranie, na którym influencerka Ashley Bludef przed nałożeniem podkładu smaruje swoją twarz gigantyczną kostką lodu. O pozytywnym wpływie niskiej temperatury na naszą skórę mówi się od dawna, a sama twórczyni komentuje, że jeżeli zrobi to przed nałożeniem podkładu, to rozszerzone pory stają się mniej widoczne, a skóra jest bardziej napięta. Ciężko po filmie niestety ocenić, czy to faktycznie wpływ tej kostki lodu, czy też samego podkładu. Pora chyba przetestować. Na początku tego tygodnia twórca marki The Ordinary zawiesił działalność swojej firmy. Została zamknięta strona internetowa oraz wszystkie sklepy, które sprzedawały ich produkty. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie forma, w jakiej zostało to podane do wiadomości publicznej. Na Instagramie pojawił się taki chaotyczny film nagrany z samochodu, w którym właściciel firmy rozlicza się z przeszłością i przyznaje, że przez ostatnie 13 lat wszyscy pracownicy firmy byli zaangażowani w działalność przestępczą związaną z finansami. Pod filmem właściciel natomiast podał całą masę nazwisk, które oskarża
o coś. Tak naprawdę ciężko z tego wpisu wydedukować o co. Myślę, że na dniach dowiemy się trochę więcej, ale przyznajcie, że jest to ciekawa sytuacja. Klaudia Owczarek, czyli twórczyni pięknych makijaży na Instagramie, jako jedna z Polski uda się na przyjęcie halloweenowe do samej Anastazji Beverly Hills. Mam nadzieję, że będzie rzucała mnóstwo relacji i będzie można podejrzeć, jak to wszystko wyglądało, ale sama Anastazja zdradziła nam, że jest to impreza roku. Wszyscy na to czekają, przygotowują swoje stroje cały rok, także myślę, że jest na co czekać. Ostatni miesiąc był bardzo owocny, bo aż 3 influencerki stworzyły swoje produkty. Jest to na przykład Vanessa Beauty Vitrix, która razem z marką Mio stworzyła paletę, która zniknęła ze sklepu w dniu premiery. Internet zwariował, na YouTubie pojawiło się mnóstwo pozytywnych recenzji i wiem, że paleta ma wrócić do sprzedaży chyba na początku listopada, a w internecie na grupach wizerzowych pojawiają się już ogłoszenia, gdzie dziewczyny próbują sprzedawać paletę nawet za potrójną cenę, więc naprawdę szaleństwo. Dalej mamy Gosię Smelcerz, która stworzyła razem z marką Belle płynny rozświetlacz o takim pudrowo-różowym kolorze. No i ten produkt również znika z półek sklepowych jak ciepłe bułeczki. I jako ostatnią mamy youtuberkę Aleandrę, która ostatnio na swoim Instagramie i na kanale YouTube ogłosiła, że tworzy markę pędzli. Marka ta nazywa się Lavergo i jako pierwszy do sprzedaży trafił pędzel do konturowania, który przyznaje, że prezentuje się naprawdę wyjątkowo. Jego kształt i wygląd bardzo zachęca do zakupu, także kibicuję dziewczynom, oby tak dalej. Kilka dni temu do sieci trafiło zdjęcie palety, która powstała we współpracy Natalii Siwiec z marką Makeup Revolution. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że paleta na półce znalazła się za wcześnie. Ale dzięki temu możemy oglądać już zdjęcia tej palety i przyznam szczerze, że kolorystyka na maksa wpasowuje się w mój gust i wyczuwam tutaj jakiś hit kolejny sprzedażowy, bo myślę, że jest to coś ciekawego, takiego bardzo jesiennego. Zobaczymy, kiedy trafi już oficjalnie na półki sklepowe. Instagram dzięki swojej nowej aktualizacji pomaga nam weryfikować oszustów, czyli osoby, które sztucznie nabijają swoje konto obserwatorami, których na przykład kupują na Allegro i są to najczęściej jakieś konta z Indii, Pakistanu i tym podobnych. Teraz dostaliśmy dostęp do informacji o innych kontach, wystarczy kliknąć prawy górny róg i wtedy dostajemy dostęp do takich informacji jak data dołączenia, poprzednie nazwy użytkownika. Jest to o tyle istotne, że wiemy, czy ktoś mógł odkupić konto od osoby, która je sztucznie zbudowała na jakimś rozdaniu iPhone'a, mebli do pokoju, czy innych rzeczy. I cieszy mnie to bardzo, że takie rzeczy dają się teraz weryfikować i oszustom nie będzie już to uchodziło płazem. A teraz uwaga, mamy już chyba połączenie z moją wysłanniczką z Mediolanu, uwaga. Halo, 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 Zuzia, łączymy się ze studiem Makeup News, tutaj wysłanniczka Ada z Mediolanu. Już 21 września do światowej sprzedaży wejdą nowe paletki The Precious Stones od Huda Beauty. Oczekujemy najwyższej jakości, tak jak po poprzednich. Jesteście ciekawi, co z tego wyjdzie? W związku z pojawieniem się marki Anastazja Beverly Hills na półkach Sephory mogliśmy gościć Anastazję w naszym kraju. Była ona gościem na spotkaniu prasowym Sephory, ale też na plebiscycie o feminin, do którego zostałam również nominowana. I tu od razu chciałabym bardzo Wam podziękować za wszystkie głosy, które na mnie oddałyście. Znamy już wyniki plebiscytu o feminin. Twórcą roku została Ewa Red Lipstick Monster i powtórzyła wynik z zeszłego roku. 3 statuetki dostała Ada Grodkowska, została trendsetterem roku, prowadzi również najlepszy kanał urodowy na polskim YouTubie oraz najlepsze konto instagramowe. Natalie Beauty dostała statuetkę za Beautorial, czyli tutoriale makijażowe, które tworzy. Zmalowana natomiast Beauty Stories, czyli najlepiej prowadzone story na Instagramie. No i na końcu, ale nasza wschodząca gwiazda, czyli Beauty Vitrix i nagroda za Rising Star of the Year. Wszystkim dziewczynom bardzo gratuluję. Myślę, że statuetki trafiły w dobre ręce. Szturm na Rossmana już się rozpoczął. Dlaczego? Ruszyły promocje minus 55%. Promocja trwa do 19 października albo do wyczerpania zapasów. Co kupić? Chyba nie muszę już tłumaczyć, bo na YouTube znalazło się całe mnóstwo filmów z tym,
co warto wygrzebać z tych szaf kosmetycznych. Pamiętajcie tylko, że trzeba kupić minimum 3 produkty i muszą być to 3 różne produkty. Z tego, co mi wiadomo, z promocji można skorzystać tylko 3 razy. I to jest chyba wszystko, co powinnyście wiedzieć. Nie kupujcie, pamiętajcie, produktów, które są już otwarte, bo niestety takie sytuacje cały czas nagminnie zdarzają się w drogeriach. Także sprawdzajcie, co kupujecie i jeszcze przed pójściem do kasy zobaczcie, czy na pewno produkt nie został wcześniej otwarty. Ostatnio odbyło się spotkanie prasowe Sephory, na której mogliśmy oglądać nowości świąteczne, które pojawią się w sprzedaży właśnie przed tym szalonym okresem, więc już teraz zobaczcie moją relację z tego spotkania. Wiecie, jak lubię pokazywać Wam perełki, które można kupić za grosze i tak właśnie dowiedziałam się od jednej z moich obserwatorek na Instagramie o cieniach foliowych z marki Bell, które możecie kupić na przykład w Biedronce za całe 9,99 i wyglądają naprawdę kusząco. Zobaczcie teraz snapa właśnie od mojej obserwatorki. Do sprzedaży trafiły 2 odcienie, jeden to taki typowy rose gold, natomiast druga opcja to srebro wymieszane ze złotą i różową drobiną. Jeżeli odkryjecie coś ciekawego, o czym powinnam mówić w newsach, to koniecznie wysyłajcie mi swoje nagrania na moim Instagramie lamejkapebella, będę Wam bardzo wdzięczna. Halloween tuż, tuż i marki makijażowe szaleją. Tutaj mam na przykład dla Was paletę marki NYX Machinist, która prezentuje się właśnie tak, mamy tutaj 12 cieni w takiej ciepłej kolorystyce, cienie matowe, jak i o wykończeniu błyszczącym. Paleta, o której było bardzo głośno w internecie, paleta, którą sama zresztą skomentowałam ze względu na jej podobieństwo do palety Nabla Dreamy. I teraz jak się okazuje, w środku znalazły się 4 rozświetlacze, także tutaj produktów do oczu w środku nie ma. To dobrze. Do sprzedaży trafiła również druga paleta marki Vibo, nazywa się Rhythm of Freedom i z tego, co wyczytałam w komentarzach, zarzuca jej się bardzo duże prawdopodobieństwo do palety Makeup Revolution, którą stworzyła Maxineczka. Zobaczcie same i dajcie znać, co myślicie. To jeszcze nie koniec nowości, bo tego chyba jeszcze nie było. Marka Vibo wypuściła właśnie lakiery hybrydowe i powiedzcie mi, bo nie wiem, czy się nie mylę, ale chyba wcześniej lakierów hybrydowych tej marki w sprzedaży nie było. Wykończenia są kuszące, tutaj spodobał mi się jeden szczególnie, jego kolor to opal i jest to taki typowy metaliczny lakier, myślę, że przetestuję go w przyszłym tygodniu, wygląda kusząco. Już na dniach do sprzedaży trafią korektory Huda Beauty, o których mówiłam w poprzednich newsach. Kolorów jest aż 20, ceny jeszcze niestety nie znamy, ale mamy tutaj 31% pigmentu, więc jest to naprawdę bardzo solidne krycie. Jeszcze go nie testowałam, więc jeżeli chcecie zobaczyć go w kolejnym filmie, to dajcie znać. Do sprzedaży trafią też 3 nowe odcienie rozświetlaczy Lovely. Z tego co wiem, to też jest bardzo rozchwytywany produkt. Jego cena to 13,79. No i tutaj trzymam przed Wami 2 opcje. Trzeciej niestety nie mam, ale myślę, że szybko znikną z półek sklepowych, bo to jest naprawdę tani i rewelacyjny produkt. Paleta Unique Reflection marki Zoeva i ostatnio ją testowałam. Test pojawi się już niedługo na moim kanale i tym razem mamy tutaj takie ciepłe kolory i pomieszanie cieni matowych i błyszczących. Ale to nie jest jedyna nowość tej marki. Do sprzedaży trafiła również paleta Eclectic Eyes i tym razem mamy tu już szaleństwo kolorystyczne. Tu mamy już bardziej szalone kolory, typowo jesienne, wykończenia błyszczące i matowe i odcienie zieleni i takich chłodno-ciepłych kolorów. To jeszcze nie koniec, musimy wybrać twórcę miesiąca i w tym miesiącu to Wy mi pomogliście zdecydować na moim Instagramie, więc jeżeli jeszcze mnie nie obserwujecie, to zachęcam, nazwa jest dokładnie taka sama jak nazwa mojego kanału i w tym roku twórcą miesiąca zostaje, uwaga werble,
glam diva, czyli Dorota, i myślę, że tutaj mogę śmiało użyć tego słowa, artystka z Krakowa, której konto obserwuje już ponad 15 tysięcy osób i mam nadzieję, że po tym filmie się to zmieni, bo Dorota jest naprawdę prawdziwą artystką i moją uwagę przykuła pracą na ciele i tam odtworzyła okładkę albumu Depeche Mode. Wiem, że rysowała tam elementy igłą, także precyzja jest na maksa wymagana i to jest prawdziwa sztuka. Polecam obejrzeć jej prace, bo są naprawdę wspaniałe. No i jeżeli podobają Wam się, to koniecznie zaobserwujcie Dorotę i dajcie jej trochę wsparcia. Myślę, że zasługuje na to miano jak nikt inny w tym miesiącu. Mam nadzieję, że dzisiejsza porcja wiedzy Was nie zmęczyła, że odcinek był interesujący. Pamiętajcie, że razem ze mną tworzycie ten program i jeżeli jest coś, co Waszym zdaniem powinno się tutaj znaleźć, albo powinnam coś zabrać, to piszcie w komentarzach, chętnie przyjmuję każdą krytykę. A dzisiaj dziękuję Wam serdecznie za uwagę, miłej niedzieli, trzymajcie się, pa, pa!